Dzień dobry, witam serdecznie. To, co za chwilę zobaczycie w tym filmie, to fragmenty lekcji, które miałem przyjemność poprowadzić razem z uczniami Zespołu Szkół Technicznych Ogólnokształcących we Wrześni. Swoją drogą szkoły, do której też uczęszczałem. Uczniowie wzięli udział w konkursie ogólnopolskim pod tytułem Tradycyjny Sad. Więcej szczegółów na ten temat zostawię tutaj w opisie. I nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia tych fragmentów. Czyli drzewa nazywają się śliwy. Tak, śliwki rosną na drzewach. Bardzo dobry owoc. Myślę, że tutaj wiele osób będzie go lubić. Tutaj w sadzie akurat jest ta różnica, że my produkujemy te owoce, więc ten sad jest bardziej przemysłowy, nie taki przydomowy, taki jak wiem, że tutaj będziecie zakładać. Więc troszeczkę te drzewa zmniejszamy. Nie są one wysokie, nie są też bardzo rozległe. Mniej więcej, powiedzmy, plus minus przypada 1000 drzew na hektar, więc jest tu około 7-8 tysięcy drzew. Tylko że tu są grusze, są śliwy i są jabłonie. Były też kiedyś brzoskwinie, ale brzoskwinie niestety musieliśmy usunąć przez to, że po prostu weszły choroby i było po prostu ciężko je gdzieś tam utrzymać. Z was był na uprawach, na gospodarstwie, na wsi? Byłaś. Świnie nosiłaś? Tak, mam. O, no to super. Ja na praktykach w szkole, bo ja też kończyłem tą szkołę, co wy? Drzewa służyły, można powiedzieć, trochę jako ochrona taka naturalna dla uprawy pól. Dlatego, że sadząc szerzej, w tamtych czasach, na szerokość, tak żeby koń mógł przejechać ze sprzętem rolniczym, takie korony drzew przysłaniały słońce, ale nie na tyle, żeby uprawa nie dostawała żadnego słońca, natomiast żeby też nie wysychała, bo problemem naszych dzisiejszych czasów jest ogromne susze, a w takim okresie jak teraz zalane pola, jak możecie gdzieś tam zauważyć, wody stoją, nawet choćby tu na drusce woda stoi, na polu też woda stoi, dlatego uważajcie, jak będziecie szli tutaj, by nie wdepnąć w błoto. Przygotowanie gleby. Kolejny temat, który tutaj bym może poruszył, to na początku nawozimy całą powierzchnię, czyli w moim przypadku akurat tutaj, jak mamy całą tą kwaterę, tam do końca, jak idzie płot, była po prostu uprawiana, był agregat, no bo mieliśmy jakby taką możliwość wjechania do szkoły, nie wiem, czy się dyrektor zgodzi, więc może będziecie musieli tam użyć trochę więcej szpadla, żeby to przekopać, wzruszyć tą ziemię, żeby korzenie miały napowietrzoną też glebę. Nazywa, gdzie mamy całe składniki, wszystkie wymieszane już w jednym, więc nie musimy się tak naprawdę zastanawiać, czy mam dobrą proporcję, czy na pewno dobrze rozsialiśmy, czy gdzieś nie spadło więcej właśnie siarczanu, czy tam nawozu azotowego bardziej. Dlatego jeżeli będziecie kupować nawóz, bo wiem, że też jakieś tam pieniądze macie dostać i jakoś tam to rozdysponować, te pieniądze, nie na pizzę, tylko na właśnie tutaj założenie sadu, to bardziej bym celował wieloskładnikowe nawozy. Może być polifoska. Więc tutaj bardziej bym w to celował. Dawki trzeba byłoby dopasować do obszaru. To teraz mi ciężko jest powiedzieć, jakie dawki, ale to jest wszystko do wyliczenia, do ustalenia. Można ten nawóz też wymieszać z obornikiem, który może gdzieś tam zwróciliście uwagę, że leży taka kupa gnoju. Jakbyśmy rozsypali obornik tam na szkołę, to by nas... Ojejku. Może to być ciekawy pomysł. Ja nic nie proponuję, ale... Na nic by nam nie pozwolili więcej. Metrów oczywiście ja nigdy z miarką nie chodzę i tego nie mierzę. Dobry szpadel. Można ewentualnie powiększyć, jeżeli będzie duży korzeń, bo może być nieraz tak, że pod podkładką będzie bardzo dużo jeszcze pnia drzewa i korzeń, więc wtedy, no, żebyśmy się zmieścili. Czyli tutaj zwracamy uwagę na to, żeby podkładka była nad ziemią. Piszą o 10 cm, my to robimy na oko. Czasem po 12 godzinach pracy już jestem zmęczony na tyle, że nawet czasem ją przysypię i potem jakoś staram się uratować. Natomiast nad ziemią, żeby podkładka się znajdowała, ziemia na początku, z wierzchu jest próchnica, czyli tą ziemię możemy sobie rozgarnąć, później wykopać resztę dołu, próchnicę nasypać znowu na dół, tam dołożyć korzenie i przysypać całe drzewo.
można zastosować żywe bakterie, szczepy żywych bakterii. Słowem zakończenia chciałbym bardzo podziękować za to, że mi zaufaliście, za to, że mogłem być częścią tego projektu. Moje serducho cały czas się raduje po spotkaniu z wami. Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że wygracie ten konkurs, że drzewka trafią do szkoły.